Król Karol III porwany do tańca w kulturze żydowskiej, był słodki, wideo. Król Karol III odwiedził Centrum Kultury Żydowskiej w Londynie i został tam dłużej. Brytyjski król Karol III podczas piątkowej wizyty, 16 grudnia, w Centrum Kultury Żydowskiej w Londynie spotkał się z grupą dziewcząt pakujących paczki świąteczne dla osób ubiegających się o azyl. Zatrzymał się na kursie fryzjerskim i urody dla ortodoksyjnych studentów. Pokazano mu też kuchnię, w której wolontariusze i uchodźcy przygotowywali paczki żywnościowe dla potrzebujących. Na chanukowej herbatce Karol zaskoczył ocalałych swoją obecnością. Jednak największą atrakcją był taniec chora, do którego król został porwany. Na początek trzeba dodać, że umiejętności taneczne króla Karola III nigdy nie były powalające. Na zdjęciach jednak widać, że samo przebywanie w towarzystwie i zabawa przy muzyce pozwoliła mi się doskonale bawić. Karol był na początku zmieszany i nieco zawstydzony osobami na parkiecie. Po chwili rozluźnienia wspomniał, że muzyka żydowska grana podczas tańca przypomina mu wiejskie, szkockie tańce. Zobaczcie sami, jak król Karol III wywija na parkiecie. Wśród tańczących z królem Karolem III była przyrodnia siostra Anny Frank, Ewa Schloss. 96-latka ocalała z koszmaru Holokaustu i nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Był słodki. Naprawdę wziął w tym udział? Wydawało się, że mu się to podoba, powiedziała Ewa Schloss w rozmowie z THE Telegraph. Na koniec królowi wręczono medal z napisem, świece jednej osoby daje światło wielu. Ani pałac Buckingham, który reprezentuje króla Karola i, ani biuro Williama w pałacu Kensington nie skomentowały drugiej części serialu Netflixa Harry i Meghan. W nowych, 3 odcinkach Harry opowiada o kłamstwach Williama, a Meghan wyznaje, że chciała popełnić samobójstwo z powodu nagonki mediów na jej osobę. W dokumencie nie było odmiennych poglądów, które dotychczas zawierały wywiady z parą oraz wspierającymi przyjaciółmi i komentatorami.